Cześć moi kochani, witam was w odcinku z Clash of Clans. Przyznać się w komentarzach, kto na to czekał, żebym zaczął nagrywać. Czemu nagrywam ten odcinek, już wam tłumaczę, ponieważ codziennie przynajmniej 1 do 10 komentarzy pod filmami mam, czemu już nie nagrywam Clash of Clans, kiedy Clash of Clans, i też wiem, że jest pewna grupa osób, które starają się reaktywować troszeczkę Clash of Clans w Polsce. I tu na początku muszę wam powiedzieć, że odradza się stara grupa barbarzyńców Gokudo. Została teraz przejęta Chester i Gokudo oddali ją Kremolowi. I wiem, że tam Kremol z grupą entuzjastów prowadzą tą grupę, próbują reaktywować Clash of Clans w Polsce. Kremol zaczął nagrywać właśnie Clash of Clans i właśnie zapraszam na jego kanał. Naprawdę, teraz macie parę sekund, link w opisie. Idźcie na jego kanał, zostawcie mu suba. On tam próbuje reaktywować Clash of Clans w Polsce. Ja mu pomogę, chociaż nie jestem jakimś znawcą tematu Clash of Clans. Mam nadzieję, że Kremol pomoże mi troszeczkę wrócić do tego i będę mu pomagał. Wiem, że mamy wspólnego live'a zrobić. Muszę się z nim dogadać. Będziemy wojnę klanową prowadzić. Właśnie dostałem zaproszenie ostatnio, nie tyle co zaproszenie, ale czy mógłbym do nich dołączyć do klanu. Ale macie, nie pamiętam już jaki tam był, jaki był wasz klan. Gdzieś miałem zapisany ten klan. Zaraz sobie zobaczę, w ogóle muszę tutaj Join Clan, tu mam zapisane Polska War, czy to jest to? Tak, chyba to jest ten klan, ale wy macie tutaj od 1800 pucharków, więc nie mogłem do was dołączyć, ponieważ jak widzicie, ja mam 1578. Wiem, że tam był mail, żeby dołączę, no ale nie będę się wpraszał z małą ilością pucharków, postaram się wbić ten 1800 i przyjdę do was tam, chłopaki. No i mówię, tak jak mówiłem, z Kremolem postaramy się troszeczkę ten Clash of Clans odbudować może w Polsce. Zobaczymy, może jakiś turniej walniemy, może jakieś wojnę klanową. W ogóle na tą wioskę nie patrzcie, muszę tą wioskę sobie przebudować. Tą wioskę też będę przebudowywał. Dawno tutaj już nie grałem. Sobie sporadycznie czasem zaglądam. W ogóle na tej głównej wiosce właśnie zrobiły mi się wiedźmy. Jeszcze wiedźmami. Mam wiedźmy. Wiedźmy mi się dzisiaj właśnie zrobiły. Jeszcze wiedźmami nie grałem, więc za chwilkę sobie zaatakuję. Nie mam jeszcze strategii na wiedźmy. Zobaczymy, jak to będzie. Jak widzicie, mam Archer Queen i mam właśnie Barbarian Kinga. Troszeczkę już też ich zrobiłem na 6 i 8 leverze. Nie jest to jakoś dużo, ale trzeba by troszeczkę zacząć farmić, w to grać. W ogóle piszcie komentarze, zostawcie łapeczkę, ile was jest, czy warto w ogóle starać się reaktywować Clash of Clans w Polsce. Na razie będzie Kremol to robił, ja od czasu do czasu jakiś film też zarzucę, jakiegoś live'a, będę go wspierał. Mam nadzieję, że zostawicie mu subika. Dobra, no ja sobie zobaczę w ogóle jaką ja mam armię. Nie tutaj. Muszę sobie dużo, dużo, naprawdę dużo muszę poprzypominać sobie, popatrzeć, bo ja dawno grałem sporadycznie, ale nie aż tak jak chłopaki. Dobra, golema. W ogóle uwielbiam golemy. Nie wiem czemu. Walkirie, wiedźmy, bombery i wizardy. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Ja wiem, że na pewno są inne mety, inne deki na różnych TH, ale ja sobie postaram coś znaleźć i chociaż tak na odcinku zaatakować. Zobacz, wypróbuję sobie wiedźmy. Dobra, sobie coś szukam, gdzie bym miał ewentualnie dużo, dużo Dark Elixiru. Ale też chciałbym przetestować właśnie te wiedźmy, chociaż na pierwszym poziomie mogą nie być jakieś skuteczne. Chociaż, a może powinienem na pucharki pójść tutaj. Dobra, tutaj widzę, że ktoś go atakował. Nie, może CC nie będzie. Tu coś jest w budowie, tu jest w budowie, tu są wieże, są w budowie. Spróbuję zaatakować, ale od której strony pójść, bo tutaj, dobra, próbuję to zaatakować, puszczę golema od tej strony. Tutaj Archer Queen, dobra, bombery niech pójdą. Tutaj się dostaniemy od tej strony, okej. Okay. Tego Arquake'a
Tak, mam, nie mam jakiegoś dużego. Dobra, wiedźmy. Puszczamy wiedźmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj, dobra, w ogóle te walkirie wpuszczę tutaj już. Niech i lecą, sobie polatają. Wpuszczam więcej wiedźmy. Tutaj będę wspierał. Wypuszczę Kinga. Dobra, niech lecą. Tutaj troszeczkę jeszcze poleczymy. Dobra, tam walkirie też niech się leczą. Może się... Dobra, to użyjemy... Dobra, trzeba tutaj troszeczkę poleczyć. Tutaj... Dobra, ten Giant, żeby na siebie zbierał. Ja wiem, że to może nie jest opłacalne, ale chciałem sobie troszeczkę popatrzeć. A w ogóle, dlaczego ja tu myślałem, że to są Nightwitch? To są przecież zwykłe wiedźmy. Dobra, użyjemy... Aha, już użyłem. Archer Queen padła po prostu. Golem jeszcze działa. Dobra, nie, Archer Queen jest jeszcze. Tylko, że jej użyć mogłem. Coś mi się tu zablokowało. No i tutaj mortary mi poniszczą te wiedźmy. Dobra, dobra, atakujcie, atakujcie, okej. Ten golem jeszcze żyje, o dziwo. Jestem zaskoczony, że ten golem jeszcze żyje. No i teraz te wiedźmy mi tutaj padną. Przydałoby się tego mortara szybko tam uciszyć. Ale coś mi się zbugowało, czy... Gdzie jest ten King? Dobra, tutaj te szkieletonki mi poczyszczą. Te wiedźmy są dobre. Chyba będę sobie tymi wiedźmami częściej grywał. Dobra. Wiedźmy tu będą spamić. Nie mam już tego mortaru. Dobra. No to nawet dobra. Dobra, zobaczcie, jaka ta armia szkieletonów w ogóle leci. Został jeszcze jeden kanon. Jeden kanon został. Niech oni spamią tutaj dobrze. W ogóle zobaczcie te szkieletonki. Pominął King te szkieletonki. Dobra, szkieletonki są jeszcze niespamione, niech ten kanon się nimi zajmie. 18 sekund, może... Nie, to już nie wyjdzie. Nie wyjdzie, ale 88%, 90% nie jest źle. Nieźle, będę musiał się nauczyć grać tymi wiedźmami. Więc... Fajnie będzie. 90% tak na przetarcie szlaku. No, czyli... Ja sobie tymi wiedźmami będę grał, tylko te wiedźmy muszę zrobić sobie na większy level. 75 tysięcy, żeby je w ogóle upgrade'ować. Czyli damage na sekundę, punkty życia, tutaj, aha, więcej spami. No to będzie trzeba, dobra, zobaczymy co na tej drugiej wiosce. Pamiętajcie, Kremol reaktywował z chłopakami, z ekipą grupę barbarzyńców w dawną Gokudo. Próbuje reaktywować Clash of Clans w Polsce. Ja im pomogę, więc zapraszam was tam do nich. Link będzie w opisie. 30 tysięcy, coś by tu... Mogę, nic nie mogę, tu nie mogę. To sobie zrobię, bo na latające... Dobra, w ogóle tę wioskę muszę przebudować. Dawno nie atakowałem, mam słabe baby dragony. A on tutaj... i będzie ciężko. Będzie ciężko. Tutaj to jest... Tu jest otwarte, więc mogą być niespodzianki. Dobra, na razie tak, baby dragona miałem rzucić. Jedynego. Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj. Na razie tak na spokojnie. Ej, tutaj dwa baby dragony są koło siebie. Jak one są koło siebie, to nie działa ich ten dodatkowy... Dobra, poczekajcie. Dobra, postaram się jeszcze tak po jednym rzucimy. Zostały mi jeszcze trzy. Szkoda, że tutaj te dwa się zeszły. Dobra, mam nadzieję, że się zaraz rozejdą. Jeszcze trzy tu się zeszły, i szkoda. Dobra, 50, chociaż jednego starka mam. Dobra, i pójdzie, TH pójdzie? Będzie, padnie, TH.
Dobra, mam jeszcze 3. Padniesz TH, padasz TH. Będę robił wszystko, żeby to TH padło. Jeszcze mam i 2 baby dragony. To TH musi paść. Musi to TH paść, bo się... Oj, 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 oj. I teraz. Teraz padnie, musisz. Ale to jest porażka. Dobra, jest? Jest, dobra. 2 gwiazdki, chociaż 59 damage'u. Ciekawe, czy mój przeciwnik... Jak wypadł mój przeciwnik na tej starej wiosce. O, wygrałem. No to fajnie, udało się. Czym on atakował? Minionkami. Na 10 lewerze. No to trafiłem na przeciwnika takim na moim poziomie, gdzie dawno nie grałem. Ja pamiętam, jak ten tryb wszedł na początku. Walnąłem go szybko. Pucharków nabiłem, a teraz trzeba po prostu levela robić. Dobra, to... Tyle w takim króciutkim odcinku. Zostawcie łapkę i komentarz, jeżeli chcecie reaktywować serię Clash of Clans. Ja postaram się do niej przysiąść wtedy i pomagać Kremolowi. Pamiętajcie, na kanał do Kremola. Kremol stara się ożywić Clash of Clans w Polsce i by tego wspierał i całą tam ekipę. Więc trzymajcie się, piąteczka.